Kocha miłością absolutną, ratuje je, leczy, karmi i zajmuje się wolno stojącymi budkami, w których mieszkają. W dzisiejszym odcinku programu Zwierzenia odwiedzimy z kamerą Lidię Fałdygę, prezes fundacji Miał, Kocie Wąsy i Spółka. Miłość do zwierząt chyba z mlekiem matki, bo od małego kochałam zwierzęta. Rodzice mieli ze mną trzy światy. Znosiłam wszystko, co tylko się nie bało, nie uciekało przede mną, to wszystko znosiłam do domu. Chowałam po to szafkach, po kątach, żeby tylko rodzice mnie nie wyrzucili z tym. Mieli naprawdę ze mną urwanie głowy. Z wiekiem to narastało. A im większa świadomość w stosunku do krzywdy zwierzęcej, tym większe uczucie właśnie miłości i poczucie obowiązku pomocy im. Dlaczego właśnie koty? Bo zasłużyć na miłość kota nie jest tak łatwo. Koty są magiczne, wyjątkowe. Trzeba naprawdę się napracować, żeby one zaufały i żeby okazały swoje uczucia w stosunku do człowieka. I to gdzieś tam, może ja mam kocią naturę i może dlatego swój do swojego ciągnie, ale koty kocham ponad życie. Kocham wszystkie zwierzęta, ale koty ponad życie. Prawie 3 lata temu znalazłam mojego kotka. Nie wiedziałam, jak się nim zająć, a przy okazji przyjechał właśnie Sylwuś do mnie z Gniezna do adopcji. I wtedy jeszcze nie korzystałam z internetu, nie miałam takiej Facebook i te inne rzeczy, nie miałam takiej wiedzy. I pani, która przywiozła Sylwusia, powiedziała, że w Koszalinie też działa fundacja. W ten sposób trafiłam do jednej z koszalińskich fundacji jako wolontariusz. Działałam tam przez 2 lata i dowiedziałam się, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które opiekowało się kocimi domkami, właśnie zrezygnowało z jakichś tam swoich powodów z pieczy nad tymi domkami. I to była szybka decyzja. Nie zastanawiałam się, po prostu wiedziałam, że muszę się tym zająć, że te domki nie mogą zostać bez opieki, ani ich opiekunowie tych domków i karmiciele kotów, że po prostu trzeba im pomóc. I w ten sposób powstał pomysł na założenie fundacji. Osoba prywatna nie mogła podpisać umowy z prezydentem, trzeba było założyć fundację. No i po kolei przyjaciele pomogli i tak do tego doszło. Celem statutowym była właśnie opieka nad tymi kocimi domkami i miało być tylko nad tymi kocimi domkami, jednak tak się nie da. Jednak tak się nie da, bo tego dramatu kociego jest tak dużo, że po prostu no, trzeba działać tam, gdzie jest potrzeba, nie tylko przy samych domkach, ale tam, gdzie jest potrzeba. Jest dramat. Koty się rozmnażają na potęgę. Niestety ludzie traktują sterylizację jako coś złego, jako krzywdę, okaleczanie zwierząt. Nie zdając sobie sprawy z tego, że jest to jedyna skuteczna metoda zapobiegania bezdomności, ale też ograniczania chorób. Koty, tak jak ludzie, chorują, tylko że my chodzimy do lekarza. Koty nie mają zagwarantowanej opieki medycznej, niestety. I tutaj w tej kwestii jeszcze bardzo mocno to kuleje. Miasto coś już w tym kierunku robi, ale jeszcze bardzo daleka droga jest do tego, żeby te zwierzęta miały zagwarantowaną taką opiekę i pomoc, jaka naprawdę jest potrzebna. Ja dostałam zgłoszenie na ulicy Szerokiej. Jest to spółdzielnia Jutrzenka. Tam jest naprawdę dramat. Z tamtego miejsca już wyłowiliśmy 10 maluchów. Matkę, kotkę w wysokiej ciąży poddaliśmy aborcji. Jest to niestety brutalne, ale jest to jedna z metod zapobiegania bezdomności i potem śmierci z głodu, chorób i wycieńczenia. I nad populacji niestety, bo nie ukrywajmy, kotów jest za dużo. Używając z ekonomii języka, jest większa podaż jak popyt.
Także stamtąd jest w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń i tam działam na tamtym terenie, ale wiem od Fundacji Psie Kocie Marzenia, że ta fundacja na przykład działa na ulicy Połczyńskiej, tam jest też straszny dramat. Ogródki działkowe, a tam chyba z 50 albo i 100 kotów, albo może i jeszcze więcej. Dziewczyny tam sterylizują już od dłuższego czasu. Tak samo dramat jest na Rokosowie. Wiem, że na ulicy Morskiej są problemy. Na ulicy Hołdu Pruskiego podobno też. No niestety nie jesteśmy w stanie być wszędzie, a trzeba najpierw zrobić sukcesywnie jedno miejsce, żeby przejść w następne. Jeśli widzimy zwierzę chore, reagujmy. Zadzwońmy na Straż Miejską, zgłośmy, że w tym miejscu jest zwierzę, które wymaga pomocy i opieki. Postarajmy się poczekać, aż ktoś przyjedzie. Przede wszystkim dokarmiajmy te zwierzęta. Uchylmy na zimę okienko piwniczne, bo wbrew pozorom one mają futerka, ale marzną. Tak samo marzną jak i my i tak samo odczuwają zimno, tak samo odczuwają głód, tak samo odczuwają strach. Ludzie rzucają z okien stare jedzenie. Coś, co się przeterminowało w lodówce, otwiera się okienko i z góry ciach i leci. Niejednokrotnie kocie budki są obrzucone jakimiś starymi sałatkami, jakimś makaronem. Koty to nie świnie i nie jedzą wszystkiego, a szczególnie nie jedzą starego ludzkiego jedzenia. Nie róbmy bałaganu, nie śmiećmy. Lepiej pójść kupić nawet najtańszą, suchą karmę i wsypać do miseczki, jak rzucać jakieś odpadki i resztki i robić bałagan. Zadbajmy o to wszystko. Z brudu rodzą się różne choroby i to wcale nie fajne. To wcale nie fajne. Miasto już coś robi w kierunku pomocy zwierzętom, ale niestety ta pomoc medyczna bardzo mocno kuleje. Jest jakiś taki utworzony nowy gatunek kota, czyli kot wolnobytujący. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego i kotom wolnobytującym nie udziela się pomocy. Poza tym pogotowie, które jest dla zwierząt, ta pomoc weterynaryjna, ona też kuleje mocno, bo pan doktor nie przyjmuje telefonów od osób z ulicy. Trzeba zadzwonić na Straż Miejską. Straż Miejska powiadamia dalej. A co zrobić, jeśli jest godzina 22, 23, kiedy nie ma Straży Miejskiej, kiedy nie ma do kogo zadzwonić? I wtedy wkraczam ja. Wtedy wkraczam ja. W miarę możliwości odławiam te zwierzęta. Cóż, kochanie, dziękuję Ci, że mnie wspierasz w tym. Trzymam w łazience, w transporterze. Modlę się, żeby zwierzaczek przeżył do rana. No i rano jadę do moich cudownych państwa pokrzywków, wspaniali ludzie, którzy leczą moje zwierzątka i dzięki nim i pomocy ich kliniki jestem w stanie udzielić właśnie wsparcia i wyciągnąć często niejednokrotnie z zaświatów koteczki, a potem dzięki panu Kamilowi z Kociej Kawiarni i współpracy z nim szukamy domów i adoptujemy. Bardzo ciężko jest, jak się człowiek przyzwyczai i pokocha, tak, to bardzo ciężko jest potem się rozstać. No i niestety, kilka kotów jest już moich, ponieważ nie mogłam przekroczyć tej bariery, żeby zaadoptować je, ale absolutnie, absolutnie moich kotów jest kilkoro, reszta jest szykowana do adopcji, także mam nadzieję, że znajdą się fajne domy. Jak do tej pory bardzo fajni ludzie się zgłaszają z chęcią do adopcji kota. Mamy kontakt z tymi ludźmi, kotki mają tam dobrze, no i liczę na to, że będzie takich osób więcej. Moim marzeniem ogromnym, takim ogromnym jest stworzyć taki azyl dla kotów. Pieski mają schronisko, a koty niestety nie. Koty są pokrzywdzone, poszkodowane i razem z Kamilem z Koci Miętki i z panią Izą z Bobolic mamy taki plan, żeby utworzyć taki azyl dla kotów a la szpital, żeby tam znalazły wsparcie, schronienie, strawę, ciepły dach nad głową.
i żeby stamtąd, jak się uda, poszły do adopcji, a jeśli nie, to żeby po prostu mogły tam dokonać swojego żywota. Taki koci raj. Fajnie by było. Mamy w planach prosić miasto o pomoc. Mam nadzieję, że miasto się przychyli do naszych planów, bo myślę, że jest to obopólny interes. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć Fundację Miał, Kocie Wąsy i Spółka, przekazując karmę suchą bądź mokrą, żwirek, koce lub inne potrzebne zwierzętom rzeczy, to można to zrobić, kontaktując się z panią Lidią przez profil Fundacji na Facebooku. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek to nie tylko miejsce, w którym przebywają młode, kilkumiesięczne albo kilkuletnie psy. To także miejsce, w którym na nowy dom czekają seniorzy. Te psy, które mają często powyżej 10 lat. I dziś właśnie o dwóch takich samcach Państwu opowiemy razem z Darią Szmaro ze schroniska Leśny Zakątek w Koszalinie. Pikuś i Reksio, 12 i 15 lat, albo 15 i 12. Jak to jest? Daria, który jest w jakim wieku? Reksio ma około 12 lat, bo też dokładnej jego daty urodzenia nie znamy. On niestety już jest u nas drugi raz w schronisku. Po raz pierwszy był ponad 3 lata temu. Znalazł dom. Wydawało nam się, że już tą jesień życia spędził u boku swoich ludzi. No niestety po adopcji po 3 latach wrócił do nas. No już jest zdecydowanie w bardziej sędziwym wieku. Już widać u niego jakby ten wiek, jeśli chodzi o zdrowie, też to się odbija na nim. Choruje na serce, ma już też kręgosłup w słabym stanie, także też wymaga przede wszystkim ciepłego domu, że nie jest to pies zdecydowanie na podwórko, no i też nie jest to pies, który powinien być w schronisku. Jest tak maleńki, że myślę, że ktoś powinien znaleźć dla niego kawałek miejsca w swoim domu. Dogaduje się z psami, z kotami, też nie ma problemu, wobec ludzi anioł, po prostu znosi wszystko, zabiegi pielęgnacyjne, czy jak był prześwietlany u lekarza weterynarii, też nie sprawiał żadnych kłopotów. Jeśli chodzi o Pikusia, Pikuś to jest, pomimo że wygląda bardziej żwawo, ma 15 lat, trafił do nas niestety po śmierci swojej opiekunki. Liczymy na to, że jednak nie skończy tutaj swojego życia, bo jeszcze być może parę lat nawet go czeka i oby nie tutaj, oby nie w schronisku, tylko oby znalazł się ktoś, kto też go pokocha. Jest to psiak energiczny pomimo wieku, pomimo tych 15 lat. Uwielbia ludzi, z psami dogaduje się bez problemu. Reksio z Pikusiem mieszkają razem w boksie, śpią razem, wtulają się w siebie, pod kołderkę wchodzą. Widać, że są to typowe kanapowce i myślę, że naprawdę ktoś, kto podaruje im kawałek serca, nic nie straci, a wiele zyska. To podpowiedz proszę Daria naszym widzom, jak trzeba się zajmować takim starszym psem, takim psim seniorem, kiedy już do nas trafi. Na co przede wszystkim uważać, na co zwracać uwagę? Na pewno jest to związane z tym, że musimy częściej wizytować u lekarzy weterynarii, tak żeby kontrolować ten stan, jak ten psiak się czuje, czy ten stan zdrowia się nie pogarsza. W przypadku Reksia on już otrzymuje leki na serce, otrzymuje suplementy, które wspomagają też ten kręgosłup, żeby nie cofniemy tego schorzenia, ale żeby wspomagać, żeby jednak ten organizm mógł się lepiej trzymać. Na pewno no, zimą warto je gdzieś tam trochę w odzież zaopatrzyć, bo to są maleńkie psiaki, które też no, jednak tego ciepła sobie na tyle nie wytworzą na spacerach, więc zimową porą ubranka kolorowe można sobie zaopatrzyć. Miękka karma, w sensie bez chrupek? Zazwyczaj tak, chociaż to też zależy od przypadku. Są starsze psiaki, które doskonale sobie z chrupkami radzą, no wiadomo, drobniejszymi, tak, bo to jednak jakby siła wyższa. Tak naprawdę nie jest to jakieś super trudne zadanie, taki starszy piesek w domu, bo liczmy się z tym, że każdy pies, nawet młody, którego weźmiemy, w końcu się zestarzeje i też będzie wymagał więcej tej opieki. A tutaj możemy też wytłumaczyć sobie to w ten sposób, że młodego chce każdy, a te starsze psiaki mają tak niewielkie szanse na adopcję, że ratujemy im życie. Naprawdę dajemy im to, co wszystko już człowiek im kiedyś zabrał. No i krótsze spacery, prawda?
Tak, krótsze spacery, spokojniejsze, więc też czy osoby starsze, jeżeli już nie czują się na siłach na psiaka większego czy młodszego, myślę, że Pikuś czy Reksio z chęcią na fotelu zagoszczą. Krótkie spacery, to są tak małe pieski, one ważą około 5 kg, więc też nie ciągną na smyczy. Zresztą, tak jak widzimy, one chodzą przy nas, one gdzieś się koło nóg kręcą, między sobą w ogóle bardzo siebie się pilnują, czy tak zakumplowali, że też myślę, że jak będzie jakiś psi towarzysz, to doskonale się odnajdą w ich towarzystwie. Brać i kochać, tak naprawdę. My dołączamy się do tego apelu. 12 i 15 lat, przecież to wcale nie jest taki wiek, który przekreśla to, że Pikuś bądź Reksio albo oba naraz nie będą dla nas wspaniałymi towarzyszami. Proszę odwiedzać schronisko dla bezdomnych zwierząt leśne, Zakątek, poznać te starsze psy i być może zdecydować się na to, aby dać im szansę na lepszy dom, na tą jesień życia. Zapraszamy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zwierzeń. Dziś z Abrą pokażemy kolejną sztuczkę oraz przedstawię kliker i pokażę, jak go używać w trakcie treningów. Kliker jest to przyrząd, który ułatwia zaznaczanie dobrze wykonanej czynności u psa, czyli w naszym przypadku komendy czy sztuczki. Brzmi on bardzo specyficznie, dzięki temu pies nie kojarzy go z niczym innym, tylko zawsze z jedną sytuacją, czyli z treningiem, tym, że zaznaczamy mu dobrze wykonaną czynność. I ja teraz zaprezentuję, jak on brzmi. W treningach bardzo ważne, aby klikać raz. Nie powtarzamy kilkakrotnie. Jedno kliknięcie oznacza dobrze wykonane komendę, zachowanie i następnie zapowiada nagrodę. Bardzo ważne w używaniu klikera jest czas, czyli timing, użycie go bardzo szybko, precyzyjnie, w momencie, kiedy chcemy właśnie uzyskać dane zachowanie. To tak jak troszkę migawka od aparatu, to co chcemy uwiecznić, w tym momencie przyciskamy spust od aparatu. Tak samo tutaj działamy z klikerem. Dzięki klikerowi pies szybciej się uczy, łatwiej jest mu zrozumieć, czego od niego oczekujemy, bo zaznaczamy właśnie tą chwilę, tą setną sekundy. Nasze słowo, do tej pory często na filmach używałam OK czy super, może być trochę spóźnione. Gdy zaczniemy używać kliker, zaczyna to nam wchodzić troszkę taką rutynę i robimy to automatycznie. Dzięki temu jesteśmy szybcy i precyzyjni. Klikamy w momencie, kiedy pies dobrze wykonał komendę. Dzięki temu zwiastujemy mu nagrodę. To usprawnia całe szkolenie i przyspiesza komunikację między psem a właścicielem. Jest ona sprawniejsza i jaśniejsza dla psa. Zaprezentuję teraz, jak go użyć, w którym momencie. Najpierw psu mówimy, czego od niego oczekujemy. Następnie po wykonanej czynności klikamy i wydajemy nagrodę. Bardzo ważne jest, żeby po kliknięciu zawsze była nagroda. W naszym przypadku jest to smakołyk. Możecie też używać jej zabawki, czy rzutu piłeczką, szarpaczek. Nie ma tutaj znaczenia, ale ważna jest nagroda. Abra, chodź. Świetnie. Teraz Abrę nagrodziłam za to, że do mnie przyszła, zwróciła na mnie uwagę, zareagowała na przywołanie. Poproszę ją o siad. Abra, siad. Super pies, świetnie. Teraz przy użyciu klikera pokażemy Państwu, jak nauczyć psa sztuczki cofaj. Wbrew pozorom nie jest ona łatwa, ponieważ pies musi mieć świadomość całego swojego ciała, przede wszystkim tylnych łap, które często psy nie posiadają. Jak to sprawdzić i jak pomóc psu w posiadaniu tej świadomości? Możecie na spacerach dodatkowo poprosić go o wskakiwanie na ławki, kamienie, przeskakiwanie wszelkich przeszkód, które Wam staną na drodze. Dzięki temu Wasz pies będzie ćwiczył, jak używać tylnych łap. Dodatkowo wchodzenie po schodach i cofanie się na nich jest świetnym ćwiczeniem. Teraz rozpoczynamy sztuczkę cofaj. Będę Abrę nagradzać za każdy ruch łapki, czy przedniej, czy tylnej, używając przy tym klikera, czyli w momencie, kiedy ona ruszy łapą, ja klikam, a następnie wydaję nagrodę. Dobra? Jak to robię? Podkładam jej smaczki pod brodę.
Dzięki temu ona wykonuje ruch cofania. Teraz jej trochę utrwalimy ten ruch, podkładając nagródkę. Będę teraz ją chwalić, zaznaczać jej dobrze wykonane zachowanie. Super! Super pies! Chodź, trochę ją przybliżę, żeby jeszcze raz zrobić tą samą czynność. Świetnie! Świetnie! Teraz przy ćwiczeniu dołożymy komendę, czyli podłożymy cofaj. Możecie zawsze wybrać inną komendę, u nas to jest właśnie cofaj. Cofaj, świetnie. Cofaj, świetnie. Pamiętajcie, aby cofaj klikać w momencie, kiedy pies rusza łapami. Cofaj, świetnie. Cofaj, świetnie. Chociabra. Cofaj. Świetnie. Cofaj. Teraz już musiała zrobić parę kroków więcej, czyli utrudniam ćwiczenie. Cofaj. Świetnie. Cofaj. Świetnie. Cofaj. Super. W kolejnym etapie nie będę naprowadzać Abry, użyję tylko komendy cofaj. Trzymajcie kciuki za Abrę. Dobrze. Cofaj. Aha. Przypomnę jej. Cofaj. Dobrze. Cofaj. Cofaj. Pracujemy dość krótko nad tą sztuczką i jak widzicie, jeszcze Abra potrzebuje treningów. Ja sobie pomogę teraz troszkę nachodzeniem na psa. Dzięki temu Abra będzie się cofała. Jednak pamiętajcie, aby wyeliminować to w trakcie treningów, ponieważ wasz piesek powinien samodzielnie się cofać. Dobra, stój. Cofaj. Świetnie. Cofaj. Super. Cofaj. Świetnie. Cofaj. Świetnie. Cofaj. Super. Jak widzieli Państwo, nauka sztuczek to nie jest łatwy proces. Pomyłki są wpisane w trening i pozwalajcie Waszym czworonogom na nie. Dziś to już koniec i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z nową sztuczką. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie ze zwierzętami, to czekamy na maile. Proszę wysyłać je na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl, a na kolejny odcinek programu zapraszam w niedzielę 3 listopada.